Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu wreszcie doczekał się nowej siedziby. Pierwsze prace adaptacyjne dawnej cukrowni w Chybiu na cele Domu Kultury rozpoczęły się w 2020 roku. Oficjalne otwarcie miało miejsce początkiem listopada. Tego roku. Przy ulicy Cieszyńskiej 2 swoją siedzibę ma nie tylko GOK, ale również nadal działa tam kultowy amatorski klub filmowy Klaps, który w tym roku świętuje 55 urodziny. Ośrodek Kultury w Chybiu doczekał się właśnie tegoż pięknego budynku. Pytałam dyrektora, zadowolony. No trochę trzeba było na to czekać tutaj w Chybiu. Tak, nie odbyło się oczywiście bez kłopotów. Mieliśmy tu troszeczkę perturbacji budowlanych. Zeszła firma, potem musieliśmy wprowadzić nową. Pozyskaliśmy pieniądze potem z uwagi na pandemię oraz wojnę na Ukrainie i to, że rynek zaczął szaleć. Wiedzieliśmy, że nam tego nie wystarczy. Czyli wniosek o kolejne dofinansowanie pozyskaliśmy ponad 10 milionów złotych. Cała inwestycja zamknęła się w prawie 13 milionach złotych, z czego się cieszymy. No właśnie, no koszty przeogromne, ale też budynek, sale czy pracownie robią wrażenie, czyli to już taki ośrodek kultury z prawdziwego zdarzenia. Tak, i to ośrodek, który jest otwarty był otwarty, jest i będzie. I my tu czekamy nie tylko na tych starszych, nie tylko na klas, ale także na wszystkich naszych najmłodszych, zwłaszcza na młodzież, bo mamy bardzo dużo dzieci uzdolnionych, utalentowanych, także mamy tu galerię, oprócz galerii mamy sale baletowe, tak, mamy tą salę widowiskową, dużo, dużo pomieszczeń, także myślę, że to będzie tętniło życie. Prace remontowe chyba były też o tyle trudne, bo nad obiektem czuwa konserwator zabytków. No tak, nie wiem, czy powiedzieć, no niestety. No. Tak, prace trudne, tak. Zwłaszcza, że dotyczyły wszystkich elewacji z zewnątrz, odnowienia środków, wymiany instalacji sanitarnych, elektrycznych, tak. Przebudowa tej sali, przywrócenie dawnych ścian naprawdę mnóstwo, mnóstwo roboty jeszcze w obiekcie, tak, który jest otoczony tą opieką, o której pani redaktor wspomniała. E, trzy, piętra, trzy piętra, piękne sale, pracy dużo. Ale teraz, tak jak tu Pan Wójt wspomniał, jeszcze więcej wydarzeń kulturalnych. Na kino to liczymy, że będziemy tutaj mogli prezentować wszystko, co się da naszych mieszkańców. Myślę, że pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, jak również wszyscy członkowie Agmontowskiego Klubu Filmowego będą wiedzieć, co robić. Prezentować to oczywiście dla naszych mieszkańców i gości.